W tej lekcji wyjaśnimy sobie, dlaczego bok, bok, kąt nie jest cechą przystawania trójkątów. Bok, bok, kąt nie jest cechą, cechą przystawania trójkątów. Zapiszę to symbolicznie, żeby nie tracić czasu, skoro mowa tutaj o trójkątach. Tak więc e, narysujemy sobie tutaj trójkąt. O, to będzie jeden bok, to będzie drugi bok i to będzie tutaj. Trzeci bok. I teraz e, zaraz będziemy chcieli narysować trójkąt, który będzie miał tutaj dwa boki przystające do odpowiednich boków tego trójkąta i jeden kąt również identyczny, ale to nie będzie byle jaki kąt, bo popatrzmy, mamy bok, bok, kąt. Czyli ten kąt będzie e, tylko występował przy jednym boku. I teraz popatrzmy. E, ten bok zaznaczymy sobie kolorem fioletowym i ten drugi, drugi trójkąt będzie miał taki sam bok tutaj jak ten bok oraz taki sam bok jak ten bok, który teraz zaznaczę kolorem niebieskim. Jeszcze musi mieć jeden taki sam kąt i ten kąt zaznaczymy sobie tutaj. I teraz będziemy chcieli tutaj obok narysować trójkąt, który spełnia właśnie takie warunki. Zobaczymy, czy będziemy mogli narysować jeden trójkąt. I tylko jeden identyczny trójkąt, który spełnia tutaj takie warunki. Najpierw zaczniemy od narysowania sobie kąta. To będzie nasz kąt, tutaj taki sam jak ten żółty. Teraz narysujemy sobie bok tego trójkąta o niebieski. O, myślę, że. Tak jest bardzo dobrze. Czyli ten bok jest dokładnie taki sam jak ten bok. I teraz zastanówmy się, czy mamy jakieś informacje na temat tego boku. Nie. Ten bok tutaj w tym trójkącie będzie miał dowolną długość. My nie znamy tutaj tego boku. To nie jest tutaj zaznaczone w taki sposób, że ten bok będzie identyczny jak ten bok, bo wiemy tylko, że chcemy pokazać tę cechę, czyli te dwa trójkąty będą miały tylko po dwa boki identyczne, a nic nie wiemy tutaj o tym trzecim boku, czyli on może być dowolnej długości. I teraz przechodzimy tutaj do e, tego e, trzeciego boku. Możemy ten trzeci bok narysować sobie tutaj o, w ten sposób. I teraz popatrzmy. Widzimy, że otrzymaliśmy dwa trójkąty, które są identyczne, więc można by powiedzieć ok, więc to jest cecha przystawania trójkątów, ale powinniśmy zrobić aha, to nie jest jedyna szansa, jedyna opcja, o może to jest lepsze słowo, która pozwoli nam na skonstruowanie tutaj tego boku. Popatrzmy, moglibyśmy ten bok umieścić również tutaj i on będzie takiej samej długości. Popatrzmy. Jeśli postawilibyśmy ten bok w taki sposób, to mamy dwa zupełnie inne trójkąty. Więc jak jest z tego wniosek? To, że te dwa trójkąty będą miały po dwóch bokach identycznych i po jednym kącie, tylko widzimy, że ten kąt jest tylko przy jednym boku, a nie pomiędzy tymi dwoma bokami, które są identyczne, to coś takiego jest dwuznaczne. To jest dwuznaczne. Dwuznaczne. Wiedząc, że ten drugi trójkąt ma mieć dwa identyczne boki, takie które są tutaj, oraz jeden kąt, który znajduje się tylko przy jednym boku, no to możemy skonstruować sobie dokładnie dwa takie trójkąta. Widzimy, że ten trójkąt, ten drugi bok, tak jak tutaj narysowałem, stworzył nam taki trójkąt, który ewidentnie nie jest identyczny jak ten trójkąt, który znajduje się tutaj. Chciałbym... Abyśmy teraz zerknęli na ten problem z troszeczkę innego punktu widzenia. Ten kąt, który był tutaj przez nas wybrany, był kątem ostrym. To jest kąt ostry i miał ten kąt swój odpowiednik tutaj na tej ilustracji właśnie w tym miejscu i to jest ten sam kąt i widzimy, że ten kąt jest kątem ostrym. Zastanówmy się, co by było w sytuacji, gdyby ten kąt był kątem rozwartym. Czyli musimy narysować sobie trójkąt, w którym ten kąt jest kątem rozwartym. I ten kąt będzie dokładnie w tym samym miejscu, tylko że ten kąt jest rozwarty. No i zaznaczymy sobie innym kolorem. I teraz do czego będziemy dążyć? Będziemy chcieli zobaczyć, czy będziemy w stanie skonstruować tylko jeden identyczny trójkąt, czy też znowu będziemy mieli sytuację dwuznaczną, w której ten trójkąt, który teraz będziemy sobie konstruować, będzie miał identyczny kąt, jak ten kąt, który znajduje się tutaj, będzie miał identyczny bok tworzący ten kąt, o, jak ten bok i będzie miał jeszcze jeden identyczny bok jak ten bok, który tutaj nie jest ramieniem tego naszego kąta rozwartego. I oznaczymy sobie ten tutaj bok dwiema kreseczkami. Zapiszemy sobie jeszcze tutaj, że ten kąt jest rozwarty, rozwarty, aby podkreślić przypadek, który teraz rozpatrujemy. Rozwarty. I spróbujmy skonstruować yy, trójkąt, który właśnie spełnia takie e, warunki. Czyli najpierw e, analogicznie zaczniemy od zaznaczenia kąta o i najpierw narysujemy bok, który odpowiada tutaj temu bokowi o troszeczkę. Tutaj jest za krótki. O, w tym miejscu. Teraz jest dobrze. To jest ten bok. I teraz zastanówmy się, co wiemy tutaj o tym boku, który jest drugim ramieniem tego kąta. No widzimy, że my nie wiemy nic o długości tego boku, więc możemy sobie narysować to w ten sposób. Ten bok może być dowolnie długi. I popatrzmy, co nam zostało. Zostało nam dorysowanie tylko trzeciego boku. I musimy narysować bok, który będzie miał identyczną długość, jak ten bok tutaj zaznaczony kolorem pomarańczowym. I teraz e, popatrzmy. Widzimy, że e, ten bok musi mieć wspólny wierzchołek tutaj z tym bokiem, ale e, jest tylko jedna opcja skonstruowania trójkąta. Widzimy, że nie możemy sobie tutaj e, dorysować w tę stronę, bo tylko ten bok idzie tutaj w ten sposób. Więc tylko mamy jedną, jedyną opcję narysowania tego boku, aby ten bok tutaj sięgnął o ten bok, który jest zaznaczony przerywaną kreseczką. Myślę, że tak będzie idealnie i to jest yy, właśnie taki sam trójkąt, czyli widzimy, że tutaj nie mamy już dwuznacznej sytuacji, mamy jednoznaczną sytuację, ale to nie, znaczy, nie oznacza wcale, że o bok, bok, kąt jest cechą przystawania trójkątów, bo pokazaliśmy sobie, że w przypadku kąta ostrego to nie działa, czyli musimy zapamiętać, że to nie jest cecha przystawania trójkątów, ale istnieją pewne szczególne przypadki, takie jak ten bok, yy, przepraszam, jak ten kąt, który występuje tylko przy jednym z boków przystających, tak, w tych dwóch trójkątach, że, ten, że w przypadku, gdy ten kąt jest kątem rozwartym, to będziemy mogli wywnioskować, że gdy będziemy wiedzieli, że dwa trójkąty mają odpowiednie boki identyczne i spełniają właśnie te warunki, że ten również jeden kąt, który jest identyczny w tych dwóch trójkątach, występuje tylko przy jednym boku, to będziemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające. Ale pamiętajmy, że to jest tylko jeden z dwóch szczególnych przypadków. Bo tutaj mamy kąt ostry, mamy kąt rozwarty i zastanówmy się, co będzie, gdy ten rozpatrywany trójkąt, przepraszam, rozpatrywany kąt będzie kątem prostym. Zanim przejdę do wyjaśniania e, przypadku, w którym kąt będzie kątem prostym, to o, zrobię sobie tutaj troszeczkę miejsca. Tutaj też e, sobie to usunę i tutaj będziemy sobie to teraz rozpatrywać. I teraz popatrzmy. Gdybyśmy mieli tutaj w takim trójkącie e, kąt prosty, czyli najpierw narysujmy sobie kąt prosty, zaznaczamy kąt prosty właśnie w taki sposób, znalibyśmy tutaj długość tego boku. O, to jest jeden z tych boków, Yy, które tworzą ten kąt w bok bok kąt. O, zaznaczymy sobie to jedną kreseczką. Znowu nie wiedzieliśmy, nie wiedzielibyśmy nic o tym drugim boku, który tworzy ten kąt prosty, czyli mielibyśmy taką o przerywaną kreskę, nie wiemy jakiej długości, bo ten bok mógłby być dowolnej długości my nic nie wiemy w tym bok, bok, kąt e, o tym boku, który tworzy ten kąt i teraz zastanówmy się, ile istnieje możliwych sytuacji, abyśmy mogli połączyć sobie e, e, ten tutaj bok z tym bokiem w taki sposób, aby powstał trójkąt. No widzimy, że nie możemy narysować sobie tego w ten sposób, ponieważ tutaj nie idzie nasz bok i znowu mamy tylko jedną, jedyną sytuację, w której będziemy mogli skonstruować taki trójkąt, więc widzimy, że przypadek z trójkątem prostokątnym również jest takim przypadkiem specjalnym, w którym gdy będziemy mieli bok bok-kąt, gdy będziemy znali dwa boki w dwóch trójkątach, które są identyczne i kąt, który jest tylko przy jednym z tych boków, jeśli ten kąt będzie trójkątem, jeśli ten kąt będzie, przepraszam, kątem prostym, to wtedy będziemy wiedzieli, że takie dwa trójkąty są przystające, bo teraz pokazałem, że istnieje tylko jedna, jedyna możliwość na to, aby skonstruować taki Trójkąt. I o tym powinniśmy pamiętać, bo czasami się z tego korzysta. Ale ogólnie musimy pamiętać o tym, że bok, bok kąt nie jest cechą przystawania trójkątów, bo tutaj pokazaliśmy sobie, że to wcale nie oznacza, że będziemy mogli zbudować sobie w przypadku, gdy ten kąt jest kątem ostrym, jeden. Tylko jeden identyczny trójkąt, bo widzimy, że tutaj mamy dwie opcje, ale pamiętajmy, gdy mamy kąt rozwarty oraz kąt prosty, to będziemy mogli wyciągnąć taki wniosek, że te dwa trójkąty będą przystające.